tego co wiem, to jeszcze nie było pytań do Filipa. Filip de Vries, mistrz Federacji KS Łup. Filip, jak ty się widzisz w tej walce? Czy ty jesteś faworytem? Jak się czujesz przed starciem z Karolem? I think Beno was a great champion. He's a fantastic martial artist. However, I believe I'm better than him and I will win the fight. And I feel I may come in a slight underdog as well, but I quite like it. I was a large underdog in the last fight and I proved to everybody that I'm meant to be here. Zdaniem Fila, Karol to świetny zawodnik mieszanych sztuk walki, ale uważa, że jest lepszy od niego w każdej płaszczyźnie. Spodziewa się, że może być lekkim underdogiem. W poprzedniej walce był dużym underdogiem i wszyscy widzieli, jak to się potoczyło. Teraz nie będzie inaczej. Drugie pytanie jeszcze do aktualnego mistrza. Co się zmieniło w twoim życiu, od kiedy wywalczyłeś ten pas w Federacji KSW? I've been fighting for a long time, you know, and I've always just kind of been drawn away. In my heart, I've been in it now. I've been inspired and I have self-belief now, so it's a very bad time to be fighting for the place. No, Filip mówi, że bardzo dużo zmieniło się w jego życiu. Zdobycie tego pasa zainspirowało go i jest takim paliwem napędowym do tego, by być jeszcze mocniejszym, trenować jeszcze ciężej. No i ostrzega, że obecnie to jest bardzo zły czas, żeby mierzyć się z Filem Lefrisem.